Sejm przyjął uchwałę o nazwaniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Za jej przyjęciem głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw, a 10 osób wstrzymało się od głosu. Z treści uchwały został wykreślony tekst o bratobójczych walkach na Wołyniu, który mógł sugerować postawienie na równi tych, co mordowali, oraz tych, co się bronili, używając wszelkich dostępnych środków. Wszyscy posłowie głosujący za uchwałą zgodnie twierdzili, że ustawa nie jest wymierzona w naród ukraiński, ale jest walką o pamięć historyczną. Szefowie rządów Polski, Słowacji, Czech i Węgier przygotowali wspólne propozycje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Doszło do tego w trakcie spotkania liderów państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Premier Beata Szydło zaznaczyła, że wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty europejskiej należy traktować jako poważny sygnał ostrzegawczy, który powinien zapoczątkować reformy w unijnych instytucjach. Propozycje zmian Grupa Wyszehradzka ma zaprezentować na nieformalnym unijnym szczycie we wrześniu w Bratysławie. W Brazylii zatrzymano 10 osób związanych z Państwem Islamskim. Są to osoby, które wedle władz miały przeprowadzić zamachy w okresie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Jednocześnie pełniący obowiązki prezydenta Brazylii Michel Temer oświadczył, że sportowcy oraz turyści mogą czuć się bezpiecznie w trakcie olimpiady, która rozpocznie się 5 sierpnia. Ponad połowa Polaków nie wykupuje polis na wakacje. To wynika z ankiet, jakie przeprowadzają biura podróży. Mimo iż oferty ubezpieczeń wakacyjnych są coraz bogatsze, zaledwie co szósta osoba jadąca na wakacje w kraju decyduje się na jego zakup. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne. 28% respondentów deklaruje, że zawsze wykupuje polisę ubezpieczeniową.